W tym filmie chciałbym, żebyśmy porozmyślali trochę na temat wektorów jednostkowych. Na wektor jednostkowy mówimy też czasem wersor. Wektor jednostkowy to wektor, który ma pewien określony kierunek, zwrot i moduł wynoszący 1. Na przykład powiedzmy, że mamy wektor A i przesuwa on wszystko, co napotka, o 3 w kierunku poziomym i o 4 w górę. Co z tego wynika? Może narysujmy jeszcze układ, w którym opisujemy ten wektor za pomocą współrzędnych: plus 3 w poziomie, czyli to jest współrzędna pozioma, pozioma oś układów współrzędnych oznaczana najczęściej przez x i plus oznacza zwrot w prawo, plus 4 w pionie, czyli to jest współrzędna pionowa, i pionowa oś układów współrzędnych najczęściej y i plus oznacza zwrot w górę. Możemy na podstawie takiego zapisu Obliczyć, ile wynosi moduł tego wektora. Oznaczmy moduł w ten sposób. Można też moduł oznaczać tak, ale takie oznaczenie to raczej wartość bezwzględna, stosowana dla wielkości skalarnych. Tak jest lepiej, bo się nie myli z wartością bezwzględną. I moduł można interpretować jako długość wektora. Spróbujmy to narysować. 3 w kierunku poziomym, plus 3, czyli w prawo, i 4 w kierunku pionowym, plus 4, czyli w górę, w stronę dodatnią osi. I przy takich składowych wektor A wygląda tak. I pytanie, ile wynosi jego moduł? Jeżeli wynosi 1, to jest to wektor jednostkowy. Sprawdźmy, czy wynosi 1. Moduł to długość tego odcinka, i możemy tę długość wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa. Wynosi ona dodatni pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów przyprostokątnych, bo jest to długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. Czyli pierwiastek z 3 do kwadratu. Plus 4 do kwadratu. Czyli pierwiastek kwadratowy z 9 plus 16, czyli pierwiastek kwadratowy z 25. Czyli 5. Nie wiem, czy te liczby coś Wam mówią. Jeżeli nie, to możecie zapamiętać, że jest to tak zwana trójka pitagorejska. 3, 4 i 5. Jeżeli trójkąt ma boki o długości 3, 4 i 5, to z pamięci możecie powiedzieć od razu, że jest to trójkąt prostokątny. Moduł wektora A wynosi 5. I jak wynika z definicji, nie jest to wektor jednostkowy, bo jego długość, albo inaczej, moduł, nie jest równy 1. Ale powiedzmy, że chcemy teraz skonstruować wektor jednostkowy, wektor, który ma ten sam kierunek i zwrot, co wektor A. Musi on oczywiście jako wektor jednostkowy mieć długość 1. Jeżeli zaczepimy go w tym samym punkcie, co wektor A, będzie miał ten sam początek, to będzie on wyglądał tak: ten sam kierunek, ten sam zwrot i długość 1. To jest wektor jednostkowy. Żeby miał długość 1, musi być 5 razy krótszy niż wektor A. Możemy w takim razie przeskalować wektor A, możemy zmniejszyć wektor A pięciokrotnie i otrzymamy w wyniku takiej operacji wektor jednostkowy. Najprościej w tym celu zmniejszyć pięciokrotnie każdą ze składowych wektora A, składową poziomą i składową pionową. Inaczej można podejść do tego zmniejszania tak, że jeżeli podzielimy każdą z tych liczb każdą ze składowych, przez moduł wektora A, to otrzymamy w wyniku takiej konstrukcji wektor jednostkowy. Nazwijmy wektor jednostkowy na przykład J. Najczęściej wektor jednostkowy oznacza się takim daszkiem. Jeżeli nad literą jest strzałka, to jest to zwyczajny wektor. Jeżeli daszek, to wiadomo, że jest to wektor jednostkowy. I składowe wektora jednostkowego J możemy otrzymać, dzieląc każdą ze składowych wektora A przez moduł wektora A. Składową poziomą i składową pionową. Wiemy już, że moduł A wynosi 5, czyli to się równa 3 piąte w kierunku poziomym i 4 piąte w kierunku pionowym. I żeby sprawdzić teraz, czy otrzymaliśmy ten sam kierunek i ten sam zwrot, możemy obliczyć stosunek tych dwóch składowych i powinien on być taki sam, jak stosunek tych dwóch składowych. Oznaczać to będzie, że obydwa wektory mają ten sam kierunek. Żeby miały również ten sam zwrot, potrzebne są jeszcze takie same znaki odpowiadających sobie składowych. Spróbujcie zamienić składowe jednego z tych wektorów na przeciwne i sprawdźcie, co się stanie z ich kierunkami i zwrotami. A moduł tego wektora powinien wynosić 1 i też możemy to łatwo sprawdzić. Moduł wektora jednostkowego j wynosi pierwiastek arytmetyczny z sumy kwadratów tych dwóch składowych, czyli 3 piąte do kwadratu. Czyli 9 25 plus 4 piąte do kwadratu, czyli 16 25. To się równa pierwiastek z 9 plus 16, czyli z 25 25. To się równa pierwiastek z 1. Czyli równa się 1. Czyli wektor J ma ten sam kierunek i zwrot, co wektor A, ale jego moduł równy jest 1. Dlatego nazywa się jednostkowy.